Wanda Bakun. Idą święta. Dziś świąteczny będzie wierszyk. Nerwy na bok odkładamy. Przyjdzie czas, by śmiać się, cieszyć. Dziś zajmiemy się świętami. Już niedługo. Czas tak leci. W sklepach kuszą nas reklamy. Tyle ozdób, lampek, świeci. Mamy adwent, więc czekamy. Dziecko czeka na prezenty, które znajdzie pod choinką, a my wiemy, że w te święta rodzi się nam cud dziecinka. Boże dziecię, przed wiekami w nędznej szopce urodzone, w zimnym żłobie zapomnianym na sianeczku położone. Wieki temu to się stało, Jezus w stajnie narodzony, ale tak się stać musiało, bo gościny odmówiono. Pan Bóg chciał pokazać światu, że nie gardzi biednym ludem. Brakło miejsca wśród bogatych. Dla nich dzień ten nie był cudem. Dzisiaj także to widzimy. Obojętność, brak nam wiary. Czy już w Boga nie wierzymy i gardzimy Bożym darem? Tak, kochani, tyle lat czcimy Boże Narodzenie, ale jaki jest ten świat? Czy na lepsze nam się zmienia? W taki czas niezwykły, święty, zastanowić nam się trzeba. Cieszą ziemskie nas prezenty, lecz Bóg zsyła prezent z nieba. Godnie przyjąć go musimy, nie na sianku, w stajni, w żłobie. Niechaj swoje urodziny Bóg świętuje także w tobie. W naszych sercach niech się rodzi, wzgardzony, okryty chwałą. On jest przecież tego godzien. Oto słowo ciałem się stało. Na piechotę trzej królowie oddać pokłon szli z daleka. Gwiazda wskazywała drogę, gdzie dzieciątko Boże czeka. Na pasterkę zabrzmią dzwony i śpiew kolęd świat usłyszy. Śpieszmy więc i my z pokłonem śpiewać mu wśród nocnej ciszy. Na ten czas magiczny, święty, takie dla was mam życzenia. Nie choinka, nie prezenty, niech na lepsze świat się zmienia. Czytał Bogdan Dmowski.